Cześć ludziska, witajcie towarzysze z tej strony, to jest kolejny odcinek z gry Warhammer Mark of Chaos. Lecimy sobie dalej z Stefanem, tutaj jakimś wybrzeżem, znaczy może nawet nie wybrzeżem, ale gdzieś tutaj jest to morze szponów. No i tutaj z tego co widzę zaczynamy napotykać już pierwsze oznaki Skavenów, czyli słudzy pod Imperium mamy misję. Chociaż, a dobra, nie wiem czy się rozgościłem w obozie i czy tam wszystko wyleczyłem, nie mam pojęcia. Odwrót zróbmy na razie. Musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że gra też będzie odpowiednio głośna teraz w stosunku do komentarza. Podawaliście mi o tym znać. Dobra, uzupełnimy sobie po prostu jednostki. Nie trzeba je tutaj w żaden sposób wzmacniać. Na pewno tych rycerzy pantery też chciałbym uleczyć. Nic więcej na razie nie mogę kupić. Ok, mamy 6300. Bez jednego grosza. Jest całkiem niezły pieniążek. Dobrze, mamy misję Słudzy pod Imperium. Wysokie elfy są odcięte na wybrzeżu Nordlandu, ale Otto Gruber wysłał część swej armii, by im pomóc. Lecz wcześniej dzielni żołnierze Ostermarku muszą przebyć mroczne lasy Nordlandu i zmierzyć się z czyhającymi tam niebezpieczeństwami. Mógłbym wziąć rekomendowanym, ale ja wiem co ja chcę wziąć. Dodaj jednostkę, dodaj jednostkę, dodaj, dodaj. Łowcy, nie wiem czy chcę tych łowców. W sumie mogę ich tutaj wymaksować trochę. Jedno działo, jeden czarodziej. I to wszystko. Muszkieterzy, jeden oddział zostanie, dobrze. Chcę sobie również tutaj jakoś zwiększyć poziom tych naszych rycerzy pantery, dodatkowo właśnie łowców. Być może działo jakoś awansuje. Ten strzelacz może spowolnić swoich żołnierzy i opóźnić natarcie, a rozległe puszcze Imperium kryją wiele niebezpieczeństw. Okej, mam od razu krótka piłka. Stefan, póki oddycha ostatni punktów wrogów. Zero. Co mam zrobić? Ma jeden punkt, dobrze. To mamy na maksa. Mistrz Arkszy. Zaklęcie kuli ognia tworzy płonący obszar pod celem. To też jest bardzo spoko. Dodatkowe jakieś pasywne obrażenia dodaję. Dołączmy go sobie do muszkieterów, myślę. Chociaż można go w sumie dać też do... Nie, dajmy do muszkieterów. Nie bój się, Stefanito. Ty się dołączysz do halabardników tym razem. Rozpocznijmy sobie rozstawianie. I chodźmy do przodu. Aha, okej. Mniej więcej kojarzę tę misję. Tutaj się obracało, tak jest, dobrze. Dobra, co tu mamy? Jednostka klan braci. 60 modeli, poziom trzeci. Cóż to za więc... stwory! Wychodzą znikąd! Ale działo robi piękną robotę. Dobroni, 5 jednostek naraz, nie 8, przepraszam. Plugawych, szuro ludzi. Dobra, no muszkieterzy mogą nawet w tej sobie pozycji gdzieś tutaj stać. Żaden problem. Jesteśmy jeszcze puszę jakąś kulę ognia zaraz. No, kolejne chyba 3 jednostki tutaj widzę padły. Pyk, kula ognia leci. No i robią swoje. Też zanim podejdą, zostanie rozbite ich morale, więc to tam problem. No właśnie. Dobra, działo niech strzela właśnie tam tych kolejnych. Jaki jest twój rozkaz, generale? Kolejna jednostka klan braci, które mają trzeci poziom. Jeden tylko model został zabity, trochę słabo. No ale nie można mieć wszystkiego, okej. Okay. Teraz są trudniejsze cele, takie jak właśnie tutaj jednostki szturmoszczurów. Dobra, szturmoszczury, szturmoszczury, tu mamy trzeci poziom, więc tym się głównie zajmiemy na ten moment. Łowcy powinni mieć włączony tryb swobodnego strzału. Dajcie odpocząć ramionom, chłopcy. Śmierć i chwała! No właśnie, dobra, z tymi klandraćmi na razie się tutaj nie zajmujemy. Przyjęliśmy szylingi imperatora. Was wyznaczyć, zaraz będzie strzał do nich. Ale tu piękne działo zrobiło swoje. Jaki jest twój rozkaz? Okej, okay. W sumie też rycerzy pantery można by było wykorzystać. Działo, może już nie strzelę do nich. Tam to mamy, olbrzymie szczury. Żaden problem również. Tyk, strzelajcie do nich i żadnej tam kuli ognia, ale salwę salwunie możecie jak najbardziej nich puścić. O właśnie, elegancko. Co tu jest dalej? Działo spaczeniowe, do którego też możemy strzelać. Tak właśnie zaczniemy robić. Wy się wycofajcie i strzelamy do nich. Strzelamy. Lecimy sobie konnicą na te jednostki olbrzymich szczurów. Zaraz powinniśmy być w drugi poziom.
na momencie. Cyk, 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 dobra, wyślimy muszkieterów, szermierzy, bardzo przepraszam. Kolejny oddział klan braci, jakiś śmieszny. Niech się stanie wola bogów. Tutaj mamy szturm oszczury trzeciego poziomu, więc nimi się zajmiemy. Lancą i tarczą. Okej, dobra, żaden model jeszcze nie zginął, a drugi poziom został wbity. Opuścić lance! Zalegujmy sobie ich, szermierze wzmocnić się. Muszkieterzy, nie zatkują tych. Nie, kula ognia, czemu nie? Mam nadzieję, że nie dostaną na siebie rycerze pantery. Dobra, nie zginęli, jest dobrze. I teraz stracą morale. Teraz złoto. Muszkę też strzelajcie do nich. Dobra, zostały jeszcze trzy modele, nie ma problemu. Pasaj dołączmy. Ci maszyny tutaj do przodu, łowcy również mogą być do przodu. Nie wiem, czy oni mają jakiegoś większego pola widzenia, ci łowcy, więc można by ich trochę dać. Mocniej, o kurczę, już działo, spadł błyskawi strzela, o matko. Dobra, dobra, wy się wycofajcie, chłopaki. Nie chcemy, żeby się tutaj z nimi strzelali. Jesteśmy gotowi, dobra, co ci muszkieterzy? Mam przerąbane, powiedziałoby do nich strzelać. A że strzela praktycznie od razu, to jest przekichany po prostu. Dobra, prosimy te jednostki, raz doślimy. Te jednostki tutaj na nich. Łowcy raczej nic nie dadzą przeciwko temu działu. No ale nasze działo tutaj skutecznie do nich nawala. Jesteśmy na twój rozkaz! Śmierć wrogom! Śmierć! Więc jeszcze jest dwie salwy i powinno być po sprawie. Ciemność! Ci klan bracia muszą przestać istnieć. Klan bracia, szturmo szury. Nie byle co. Dobra, działo trochę nie trafiło. Jeden rycerz pantery umarł. Mamy znowu klan braci. Biegnijmy gdzieś tam, spróbujmy zaatakować. Przeleje się krew. Taka jest dwóch. Dobra, wy się wycofajcie. Działo. Pyk. No jeszcze jedno, jeszcze jeden atak przynajmniej. Sierpce murowego wiatru, no też niedobrze. Powiedz tylko słowo, dobra, mój panie. Ci klan bracia faktycznie nie istnieją, wybieracie złoto, wy się wycofujecie. Słuchajcie rozkazu. Do przodu. O, dobra, elegancko. Został zniszczony. Dzisiaj teraz zajmiemy się właśnie szewcami morowego wiatru, żeby nam tutaj nie zagrażali z dystansu. Gotowi na rozkazy. Strzelać jednocześnie. Tych, a my czekamy. Niech Sigma. Dobra, możemy was z powrotem dać. Ruszajmy. Bardzo chyba ekspią z tego, co widzę. Strzelajcie do nich. Śmierć wrogom. Ci za to mają już drugi i pół poziomu, więc jest całkiem nieźle. Gotowi na rozkazy. Zwycięstwo! Dobra, działo sobie do nich strzela. Co my tu mamy? Mamy splugawiony ołtarz żywotności i mam mocy 50. To jest takie miejsce, które jak przyjmiemy, będzie nam odradzać jednostki. To jest mega, mega fajne. Dobra, tutaj jakiś kolejny oddział. Co tu idzie? Szturmo szczury drugiego poziomu i klan bracia trzeciego. No właśnie, oni się tutaj regenerują przy tym. To jest bardzo, bardzo nie fair, bardzo niefajne. My się wycofujemy. Bierzemy sobie to was i lecimy do nich strzelać. Dobra, strzelajcie raz salwa i uciekać. Do roboty, żołnierze! Nie jest źle. Jeszcze kula ognia. Wykończyć ich tutaj na dystans. Musimy powiadomić mistrzów. Dobrze, dobrze, uciekają. O to właśnie chodziło. I teraz czego jeszcze chcemy? Chcemy teraz, żebyśmy się pozbyli tych kolejnych jednostek, które będą się tutaj regenerować, co mnie bardzo wkurza. Zabierają tak naprawdę moje możliwości regeneracyjne. Dobra, wy się już wycofujcie. Wy też się wycofujcie. A to wysalwa salwunia. Elegancko ta morale wpływa i uciekamy. Z lewej flanki! Gotowi na rozkazy! Opuścić lance! Zaatakujecie tamtych. Czekamy na twoje rozkazy. Dobra. Mogę użyć rogu do wezwania posiłków. A pewnie, że mogą. Ale czy użyją? Dobra, oddział ciewców morowego wiatru został rozwalony. Chętni i gotowi. Oddział tych szturmoszczurów również przestał istnieć. Sigmarowi! No i dobra, no i możemy podejść troszeczkę bliżej. I teraz znowu kolejny oddział szturmoszczurów. Strasznie dużo tych jednostek mają. Dobra, nasze jednostki do gwardzki w zwarciu do przodu.
oddział. Jesteśmy gotowi, mój panie. Alabarników i tych drugich szermierzy. Czekamy na twoje rozkazy. Tyk. Salwa! Gotowi na rozkazy. Dobra, uciekamy. Basu dajemy do przodu to. Nie potężny uciec przed płomieniami przeznaczenia. Tu mamy jakąś miksturę, trzeba będzie podnieść. Chwała Imperium! Tyk was, tak, łowcy, niech raczej strzelają sobie do nich. Jesteśmy w gotowości. Magunie, strzelaj do nich, kulom ognia. No pięknie, płonący obszar macie. Taka piękna animacja. Czynimy sprawiedliwość, mój panie. I tak będę właśnie wyglądać. Stefan, na ostrze klingi. Leć tam po to, atakuj tamtych. Niech się stanie wola bogów. I działo do przodu. A te jednostki strzeleckie cały czas sobie przez nim walczą. Broń nabita, mój panie. Walczymy za księcia. Dobra, bardzo do przodu cały czas. Najlepsza jakość z nul, lancą i tarczą. I nie dajcie im się tutaj zregenerować, jeśli chodzi o morale. Wolimy ich dobijać. O, ładnie, dwie jednostki naraz ściął. Wolimy ich sobie tutaj dobijać, niż za nimi walczyć. Za zwycięstwo! Śmierć wrogom! No i szybciej, chłopaki, szybciej. Czy oni w ogóle jakieś expa dostają za to? Co tu się dzieje w ogóle? Przygotować łuki. Jak słuchajcie, szukający opału! Załadowane! Twoi lojalni słudzy. Tak, dostają expa, jest dobrze. Stratować ich! Wykończ ich do końca. Dobra, clean. Fajna umiejętność. Wiem, że na razie nie jest nam potrzebna. Zabić wszystkich! O, zabijcie tego jednego tam. Uciekł oddział. Teraz zatkujmy tego. Jesteśmy no i teraz co? Ogień my chyba musimy po prostu zniszczyć. Gotowi do walki. Tak to bodajże tak, działa. Ogień może zniszczyć całe miasto! 38 mocy, czyli 38 modeli może nam trzesić. Jasne kolegium chętnie ci pomoże. Się krew. Ruszamy, mój panie. Ci niestety trzeciego poziomu nie wbili, a chciałbym, żeby wbili teraz tej misji. Najlepsza jakość z nul. Jesteśmy w gotowości. Pierścień osłabienia, jaki dostaliśmy. Ogień może zniszczyć całe miasto! I co my tu mamy? Klan bracia poziomu pierwszego się brawo! Pojawili. Brawo! Tutaj nie będę zaglądał. Być może coś tutaj jest, jakaś chatka czy coś. No ale nie interesuje mnie to zbytnio. Zaatakujcie tą hulta szurnie, bo będziemy sobie w ogóle chłopaki nie radzą. No fajnie wygląda, to jest spaczona kapita Sigmara. I obok powstał ołtarz witalności. I taka sama, tylko bez spaczenia. Proch nabity! Dobra, co tam idzie? Jednostki klan braci. Was do przodu. Jesteśmy w gotowości. Was tutaj i was też tutaj. Generale. Ich klan braci to rycerzami panterii się chyba zabić. Stratować ich! Dobra, przedmierze obok. Ja bardzo sobie przepraszam. Przedmierze jeszcze bardziej obok. A ty sobie strzelaj do tamtych. Przeleje się krew! Nie wbiję ten trzeci poziom, to super. Szarża! Rany, ile tu mamy jednostek? I też mają te iglice spaczenia całą, 50 mocy. Wydaj rozkaz, mój panie. Nie wiem, czy dobiją poziom. Cofajmy się i poczekajmy sobie na tych, aż dojdą. Gotowe do strzału! To ty możesz sobie strzelać w ten ołtarz śmieszny. Lancą i tarczą. Opuścić lancę! A my znowu sobie zatkujemy. Może klinu formujemy. No, nie wiesz, jak bym chciał. No dobra, nieważne. Teraz jest trzeci, więc ich wycofamy i tyle. Z powrotem do naszych dziur! Niestety ołtarz ma już 0 punktów umiejętności. Szkoda, bo zaraz będzie trzeci poziom. Za śmierć! Za zwycięstwo! Szybko, szybko! Moi podwładni! Zabijcie mieszkańców powierzchni! No, ruszamy, mój kurde, panie. Jeszcze jedna jednostka, czy ze dwie. Będzie git. Ruch mobilizacyjny, wezwanie posiłku. Nie wiem, jak to staniemy, to czy tam nie zacznie to działać. Przeleje się krew. Byłoby mega, gdyby tak było. Proch ma być suchy. Szturmo szczury zniszczyć. Rycerze pantery wycofują się. Was tutaj. A do tyłu. I was też do przodu. Śmierć i chwała! Gotów! Marsz! Nie bardzo wiem, kim mam to użyć. Salwa! Jesteśmy gotowi do walki. Czy Stefanem, czy... O, matko. Przeleje się krew! Czas na łowy! Za Magnusa i inne! Kolorne brzmi szczury, dobra. Spokojnie. Czekamy na twoje rozkazy! Wyszło, coś jest. Stratować śmierć! Zabić ich tutaj.
Stefan, dawa pojedynek. Powiedz tylko słowo, patrzę po tym, co czujemy. Ty masz jakieś te? Nie, masz nic. Dobra, zaczyna być BB. Jesteśmy w gotowości. Tyk, rozbić ich tutaj. Dobra, są rozbici, jego. O, szermierze, osłona tarczą. Parowanie tarczą, obojętnie. Jadą kolejne jednostki. Byśmy chcieli odłączyć teraz Stefana. Najpierw się tutaj wygra ten pojedynek. A wygra go momentalnie, bo to jest szary prorok, więc... Tak? Ale to jest wóz. No to ma trochę trudniej, no ale i tak da sobie radę z chlebem. Buduj się do Sigmara. A to działo, bijecie ci poziom, to jest super. Śmierć wrogom! Wyślijcie ich na łono morra! A tutaj są jeszcze klan bracia i jest trochę złota. Brawo! Opuścisz lance! No ale nie chcemy tych trzech jednostek, nie wiem czemu oni biegną tutaj za nimi. Za mną! Śmierć z lewej prawo! Naprzód! Kolejny oddział jest kurde szczury. Śmierć i chwała! Powinien ten róg mobilizacyjny jak najszybciej użyć. Stefan, zabiłeś go już? Dobra, ci się wycofali. Nasze ciało zaraz zniszczy. Jeszcze mięczą, to już pobiegło. Dobrze, nieźle. Dobra, ty tu go zabiłeś, bardzo dobrze. Zabieraj to, idź tutaj do jednego rogu. Słuchajcie rozkazu! Zniszczyć wroga! Lancą i tarczą! Galop! Działo gotowe, mój panie! Zawezuj tych posiłków. Jesteśmy gotowi! Zlewaj flanki! Naprzód! Na siłowcy mogliby na tych klambracie rzucić. Wy i jeden oddział muszkieterów. Wiatry magii wieją zrozumienie! Taka jest wola Sigmara! I maszerujemy! A, odliczanie, 15 sekund, tak? Dobrze. Przygotować łuki! Niech odliczają. Sama Gnusa i Imperium! Musiałem tam robić jakiś czas postać. Ruszaj się do Sigmara! Jesteśmy na twoje rozkazy! Szybki marsz! Niech Sigmar prowadzi nasze strzały! Śmierć i chwała! To nie są niewolnicy! A, już się będziemy przedłużyć. Naprzód, odważnie, chłopcy! O, byliście poziom, nice. Naprawdę spoko. Cóż, kapitanie, wygląda na to, że strzelcy wyborowi Reinholta przybyli w samą porę. Gdzie mamy uderzyć? Jesteśmy na twoje rozkazy. Zamagnuj za ich! Pełna salwa! Jedna salwa, tutaj ona zatarcza Andoru. No i elegancko. I biegniemy tylko po złoto. Tutaj chłopaki od Reinholta zaraz się tutaj nim zajmą. Jeden czy dwa? Jeden oddział rycerzy Płonącego Słońca plus muszkieterzy. I dziękuję bardzo. Ten ołtarz zniszmy za pomocą działa. Stefan, uciekaj. Złoto zdobyte, wybijmy to do końca. Wy macie trzeci poziom i jest idealnie, tak jak chciałem. Z tym, że mogło przynajmniej troszeczkę mniej tych naszych jednostek rycerzy zginąć. Ale nie jest tak zaraz najgorzej. Co my tu mamy znowu? Te jednostki. Plan bracia, słuchajcie rozkazu! Rzućmy się na nich. Tutaj jeszcze stoją ci packmasterzy z tymi olbrzymi szczurami. Rzućmy się na nich. Jednym oddziałem. Sigmar prowadzi nasze strzały. No i to wszystko. Wybiera swoją ścieżkę. Gotowe do strzału. Musi strzelać, raczej nie. Ale niech sobie. Nie, dobra, niech nie strzela. Chłopcy, gotowi na rozkazy. Chętni i gotowi. Zwycięstwo. Ale jeszcze byłaby możliwość, że zraniliby nasze jednostki. Dobra, wezwanie posiłków jest. Słudzy pod Imperium zaczekają na posiłki, natomiast zniszcz obóz wroga. Dobra, czyli co trzeba w takim razie zniszczyć. Lica spaczenia. Nie wiem, czy to działa jako samo witalne dla jednostek przeciwnika, jako regeneracja. Czy też przypadkiem nie zabija moich, więc... Ja pierdzielę. Działo zabiło się o to witalności, no matko boska. Jeszcze raz chyba coś widzę. Dobra, idźcie tam, jak uciekło. Wołają mnie płomienie! Nie mogę, tylko zwała. Taka jest wola Sigmara. Mistrzowie inżynierzy z nuli. Panda idiota. Jakie są twoje rozkazy, panie? Dobra, czy oni coś dostają? Chyba nie dostają obrażeń. Chwała Sigmarowi! Przodu. Wiatry magii. Bardzo szkoda, bo nie chciałem tracić tego działa, kurde. To jest strasznie droga rzecz.
Wiernych spotka nagroda. Tak, mój panie? Pomniejszy kamień, średni kamień mocy. Nie mamy tego serca. O, srebrny ruch całkiem spoko. Jakbyśmy mieli problem z morale. Zwyciężymy! Nieźle. Rąbią to mieczami, strzelają go strzałami. Zmasakrowali wszystkich. To nie była przypadkowa zasadzka tych... Stworów jest tam dużo więcej! Nie możesz uciec! Słyszałem opowieści o tych rzeczach. To działo maszynowe piekłomiot stworzone w szkole inżynierów w Waldorfie. Jeśli znajdziemy kogoś, stoi? Kto potrafi je naprawić i obsługiwać, będziemy mogli siać prawdziwe zniszczenie. Nie widziałem piekłomiota. Gdzieś tam pewnie stał. No dobra. Mamy misję, zwyciężyliśmy. Wyniki, zabici, straty, znaleziono złoto i znaleziono przedmioty dla wnikliwych umysłów. Dobra. Nie jest najgorzej, ale strasznie mi przykro, że straciłem to działo. Ale mamy na to piekłomiota, więc też jest okej. Tutaj naprawdę mega fajnie działa ten piekłomiot. Dobra, uzupełniamy jednostki znowu. Za dużo pieniędzy nie znaleźli z tego co widzę. Ci będą strasznie drodzy. 2500 zł. Ale trzeci poziom, to już nie można na nich oszczędzać. Dobra. To będzie spotkanie chyba z Lady Aurelion, więc się udajmy. Potem mamy Ferlangen, skąd pochodzą wyśmienici strzelcy z Nordlandu. Jestem kapitan Stefan von Kessel z armii Stirlandu. Cesarz Magnus wydał rozkaz, byśmy wsparli was w boju. Możesz nazywać mnie Aurelion. Jako arcymaginista Fery dowodzę tymi wojownikami. Niedługo przypłynie więcej naszych statków. Musisz się spotkać z ich pasażerami. Ja muszę udać się tymczasem inną ścieżką. Niektórzy z naszych rodaków wpadli w pułapkę i zamierzam ich uwolnić. Prawdopodobnie dotrzesz do celu przede mną. Czekaj tam na mnie. Rozkazano mi zaoferować wszelką możliwą pomoc. Myślę, że przeceniasz mieszkańców północy. Ich siła została złamana, rozproszona. Nikt lepiej od nas nie zna natury mocy, które zatruwają północne pustkowia. Widzimy więcej niż wy. Z popiołów i krwi powstanie wybraniec, który znów ich poprowadzi. Nie można do tego dopuścić. Dla dobra obu naszych ludów. Nie miałem zamiaru. Jeśli mamy być sprzymierzeńcami, musisz mi zaufać. Na świecie są mroczne sekrety poza zasięgiem ludzkiej wiedzy. Ale nie waszej. Ale nie naszej. Powiedz mi, cóż to za piętno na twej twarzy? To blizna od gorącego żelaza. Mój ojciec i mój dziadek byli skażeni przez ciemność. Ma służyć mi jako przypomnienie, a innym jako przestroga. Cokolwiek się wydarzyło, nie ma w tobie skazy. Zawsze myślałem... Gdybyś naprawdę był skażony, zabiłabym cię. Te refery, ja mam zbroję. Dobra. No właśnie. I mamy pierwszą misję. Jako Aurelion teraz. Już nie możemy sterować chyba Stefanem. Tak dokładnie. Tarmia nie może się teraz ruszyć. No to mamy naszą Aurelion, gramy elfami. Także dzięki wielkie za uwagę. No i co? Widzimy się na tym odcinku, gdzie właśnie zaczniemy sobie naszą przygodę z elfami, wysokimi elfami. Muszę powiedzieć od razu, że pochwalić się, że w książce jestem trochę dalej w tej opowieści, no ale okej. Dzięki wielkie. Tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.